Kaczki średnie stały się przystankiem, punktem na mapie, do którego trafił Erasmus Plus Bus. Jak to się stało? Dlaczego właśnie kaczki średnie? Jaki cel ma dzisiejsze spotkanie? Z inicjatywą Erasmusa Plus do kaczek średnich wystąpił pan Krzysztof Świerk, dyrektor zespołu szkół rolniczych, także jest to zasługa pana Krzysztofa, a przede wszystkim pan Krzysztof chciał zaprosić Fundację Rozwoju Systemu Edukacji właśnie ze swoim busem, abyśmy przybliżyli nauczycielom, dyrektorom, a także organom prowadzącym z tutejszego powiatu, że są możliwości, z których warto skorzystać w ramach Erasmusa Plus, że nauczyciele, pedagodzy, doradcy, czyli całe grono pedagogiczne sąsiedzkich szkół i instytucji mogą skorzystać z Erasmusa, mogą sięgnąć po te środki. I o tym dzisiaj mówiliśmy właśnie, żeby się nie bać, żeby przełamywać bariery, żeby rozpoczynać tą współpracę edukacyjną z innymi szkołami europejskimi w ramach Erasmusa Plus. Jedno z haseł Erasmusa wskazuje, że Erasmus zmienia życie, otwiera umysły. Czy to działa też w społecznościach nie dużych aglomeracji, ale też gmin wiejskich, powiatów typowo wiejskich jak nasz? Ale oczywiście, przede wszystkim mamy bardzo wiele małych szkół, które korzystają z programu Erasmus+, które dźwigają duże pieniądze, to 20 tysięcy euro i stoi 200 tysięcy i bardzo dobrze sobie radzą w rozliczaniu takich projektów, w realizacji projektów współpracy z innymi szkołami. Także potencjał jak najbardziej jest w małych miejscowościach, w mniejszych szkołach, w takich szkołach jak tutaj kaczki średnie. Także nie można mieć żadnych kompleksów. Pokazywaliśmy dzisiaj przykłady projektów realizowanych w ramach Erasmusa, właśnie nie projektów realizowanych przez duże ośrodki, ale właśnie przez mniejsze organizacje z małych miejscowości, z małych wsi. Ja myślę, że tutaj trzeba, i taka też jest nasza inicjatywa, nasza idea, taka misja dzisiaj, że chcemy przyjeżdżać z naszym busem erasmusowym, fundacyjnym, właśnie do takich miejsc, w których jest duża otwartość, w których duża jest chęć i motywacja do tego, aby z Erasmusem się zapoznać, zaprzyjaźnić. No i się z tego bardzo cieszymy. Jest wiele takich miejsc, no i wszystko jeszcze przed nami. Podróż jest długa, na liczniku 3000 kilometrów i pewnie kolejne 3 jeszcze przed nami w kolejnych miesiącach. Sporo słyszeliśmy dziś o tym, że człowiek powinien mieć nawet kilka zawodów, że ważna jest elastyczność pewna w doborze pracy, że zawodowcy, fachowcy podbijają regiony. Czy właśnie Erasmus jest takim orężem w tym podbijaniu? Tak, jak najbardziej. Dzisiaj pokazywaliśmy tutaj uczestnikom konferencji, że około 10 tysięcy uczniów szkół zawodowych z Polski korzysta z takich wyjazdów na zagraniczne praktyki, na zagraniczne staże i mają możliwość praktycznej nauki zawodu w europejskiej firmie, w zagranicznym miejscu pracy, w renomowanym hotelu czy też restauracji. Mogą wykonywać różne potrawy, których nie byliby w stanie na przykład wykonać tutaj lokalnie, u siebie w szkole, na praktykach czy warsztatach szkolnych. No i mają też możliwość posługiwania się właśnie tym językiem obcym, językiem zawodowym. Wielu z tych uczniów właśnie wtedy potwierdza się, że wybrało słusznie dany zawód, albo że chce jeszcze więcej, że chce dalej się kształcić w takim zawodzie, bo mają talent, bo mają pasję, dostają też pochwały od swoich mentorów czy opiekunów, którzy opiekują się nimi podczas takiej zagranicznej praktyki, więc jest dużo takich pozytywnych bodźców, które właśnie zmieniają opinię i światopogląd młodzieży. Się temu, co jest istotne dla polskiej oświaty, dla polskiej edukacji, w jaki sposób program Erasmus Plus może wyjść naprzeciwko państwa. Jak dyrektor zespołu szkół rolniczych sprawił, że pojawił się tu bus Erasmusa Plus?
Erasmus Plus Bus to projekt, który jest skierowany tak naprawdę do małych miejscowości, więc mieliśmy troszeczkę łatwiej. Z uwagi na to, że powiat turecki jest beneficjentem wielu projektów i mamy dosyć duże doświadczenie, to tym doświadczeniem chcemy się dzielić. Ja osobiście współpracuję z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji. Już od 2014 roku jestem ekspertem systemu EGWED i dlatego też, że tak powiem, często pojawiam się na różnych konferencjach Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, a dziś gościmy ich u siebie i nie ukrywam, że dużo trudniej jest mi w roli gospodarza, aniżeli w roli gościa. Pan dyrektor wiele mówił o elastyczności na rynku pracy. Mówił pan, że warto mieć 3 zawody, może nawet 5. Czy faktycznie tak jest? Czy to nie przesada? Tak, gospodarka zmienia się bardzo mocno. Dążymy do innowacyjnej gospodarki i to już tak naprawdę mamy od dłuższego czasu do czynienia z przemysłem 4.0. Bądźmy świadomi tego, że jeden zawód dzisiaj jest już niewystarczający. To nie są czasy naszych dziadków, w moim przypadku i mojego pokolenia również naszych ojców, kiedy tak naprawdę przychodziło się do jednego zakładu, wykonywało się tą samą pracę i w tym zakładzie przechodziło się na emeryturę. Dzisiaj jesteśmy mobilni i o tym właśnie świadczy program Erasmus+. Musimy być mobilni, musimy mieć kilka zawodów, musimy mieć kompetencje z różnych branż i w tym tak naprawdę pomaga program Erasmus+, czyli przygotowuje do nowoczesnej gospodarki. Mówił pan o tym, że nie są tak naprawdę ważne cyferki, tabelki, ważny jest człowiek i uczeń. Jaki wpływ na uczniów zespołu szkół rolniczych wywiera Erasmus+? W tym roku już w maju nasi uczniowie wyjadą na staże zawodowe do Hiszpanii. Widzimy, jak mocno są zaangażowani w przygotowania. Ja, jako osoba, która koordynowała już kilka projektów, mam za sobą. Wiem, jak doskonale wpływa to na świadomość młodego ucznia, jak wpływa to na jego motywację wewnętrzną i jak doskonale przygotowuje go do przyszłego życia. Sam po sobie wiem również, z uwagi na to, że jestem byłym Sokratesem, studiowałem za granicą, miałem przyjemność studiować w Niemczech i wiem, jak wiele pomógł mi program Erasmus na mojej ścieżce kariery zawodowej i mam nadzieję, że tak naprawdę ten program zapisze się podobnie na ścieżkach zawodowych naszych uczniów.